Proszę Państwa, my jako Polska jesteśmy najbogatszym krajem, jeśli chodzi o węgiel kamienny i węgiel brunatny. Mamy około 90% tych wszystkich zasobów w całej Unii Europejskiej, ale proszę Państwa, my mamy potężne ilości niewykorzystanego, uśpionego węgla kamiennego na dużych głębokościach i szacuje się go, że jest go około 400 do 500 miliardów ton, który ewentualnie, gdyby móc z niego skorzystać poprzez nowe technologie, on by mógł służyć nam dla zabezpieczenia energetycznego na setki lat. Ten węgiel, który zalega na dużych głębokościach, jest nad nimi jest wiele warstw, nieprzepuszczalnych warstw o dużych miejscowościach, co jednoznacznie pomaga w zastosowaniu technologii podziemnego zgazowania węgla, bo nie ma takiej możliwości, żeby przez te warstwy nieprzepuszczalne mogły się wydostać gazy szkodliwe na powierzchnię. Złożone z kilkunastu podmiotów gospodarczych, to konsorcjum zakończyło swoje prace w listopadzie 2015 roku i głównym tematem tego konsorcjum, w skład którego wchodził Akademia Górniczo-Hutnicza, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zakłady Azotowe Azoty Kędzierzyn, KGHM, Tauron. Więc głównym zadaniem było opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej. A głównym celem właśnie tego tematu było opracowanie i weryfikację w skali pilotowej procesu podziemnego zgazowania węgla. I cele te zostały osiągnięte przez realizację następujących zadań. Po pierwsze, opracowanie i weryfikację w skali pilotowej z wynikiem pozytywnym technologii podziemnego zgazowania węgla metodą szybową, która odbyła się na kopalni Wieczorek. I opracowanie dokumentacji procesowej instalacji demonstracyjnej podziemnego zgazowania węgla w tej kopalni również. Tą technologię podziemnego zgazowania węgla, to dopiero wtedy byśmy byli jednym z najbardziej konkurencyjnych krajów, jeśli chodzi o wytwarzanie konkurencyjnych paliw czy nośników energetycznych, jak również moglibyśmy najtaniej produkować energię elektryczną dla polskich firm i dla polskich gospodarstw. Potencjału, jaki tkwi w polskiej ziemi, w polskim węglu kamiennym i brunatnym, gdybyśmy my przystąpili do jego zgazowania. Bylibyśmy potęgą gazową w Europie i bylibyśmy potęgą finansową, gdyby pozwolono nam, Polakom, skorzystać właśnie z tych dobrodziejstw natury, która nas tym obdarzyła.